Cześć, Wojtek z tej strony. Stwierdziłem, że dzisiaj trochę pomówię o temacie, który jest bardzo ciekawy dla wszystkich ludzi, którzy już coś z grami i stworzeniem gier mają wspólnego, bo za każdym razem, jak jest jakaś impreza, grill albo przerwa w pracy, praktycznie za każdym razem się rozmawia o tym, że ktoś zrobił ostatnio taką i taką grę i ona jest mega popularna, mega prosta i mega dużo zarobiła. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj jest gra, która wyszła już kilka lat temu, to jest, nazywa się Getting Over It with Bennett Foddy i naszym zadaniem jest przejście przez taką wielką górę, stertę, kamieni, poruszamy się myszką, no i w zasadzie tylko ten młotek, jak widać, o kurcze, nie spadłem. No i gra jest bardzo niewybaczająca. Jak popełnimy najmniejszy błąd, tak jest skonstruowany. O, tak jak. Gość, który to zrobił, to jest dzieło jednego gościa. On się reklamował, że to jest gra, specyficzna gra dla pewnego rodzaju ludzi, po to, żeby ich po prostu zgnoić. Dla masochistów po prostu, powiedzmy wprost. Wydaje mi się, że tutaj decydujące jest to, że w tą grę tu się dużo nie dzieje. Można se klikać, przeżywać, streamować można. No, także youtuberzy wypłynęli na tej grze, a gra wypłynęła na youtuberach. To jest taki symbioza. No i jak widać, zarobił na samym Steamie trochę, chyba ponad 2,5 miliona dolarów według jakichś tam estymacji, do których się dokopałem. Tajemnica tkwi w tym, że trzeba było na ten pomysł wpaść. Z tego co się zorientowałem, bo widziałem jakieś tam wywiady z tym gościem, który to stworzył, to nie był strzał, który mu się pojawił nagle znienacka, tylko to był proces. Czyli jak dochodzi się do takich super genialnych pomysłów jak ten, no poprzez proces można, ponieważ on tworzył od szeregu lat dziwne gry, w których były przed graczem stawiane dziwne zadania typu była jakaś tyczka i na tej tyczce trzeba było wskoczyć na jak najwyższe piętro i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak widzicie tutaj już w jego początkowych projektach był ten element fizyki, był ten element jakiegoś narzędzia, którym się posługiwała postać. No i to była tak właśnie proces, jakaś naturalna ewolucja. No, także można w ten sposób. Dobra, to ja już nie będę się tutaj... Wyłączmy to. No, tutaj mamy polską grę zrobioną przez dwóch albo trzech gości ze studia Vile Monarch z Warszawy. To jest gra, która swoje początki miała podobno na Game Jamie. I to jest case bardzo ciekawy, bo właśnie nasz, z naszego podwórka i też jest dosyć sporym sukcesem, pewnie nie zarobiła tych milionów tak jak Bennett Foddy, ale tutaj jest trochę inny case. O co chodzi? Tutaj sam pomysł jest tak jakby nośnikiem, nawet nie to, że ludzie, że grają to w to streamerzy, ale to, że sam tytuł może zainteresować kogoś i ludzie kupują, tym bardziej, że gra jest dosyć tania, bo kosztuje 7 zł i jeszcze wyprzedaży pewnie jakieś często ma, także się na pewno sprzedaje, no bo Oh Sir, The Insult Simulator, słyszysz to, widzisz jakiś screen i jesteś zainteresowany, bo jest to gra w stylu jakiegoś Monty Pythona, powiedzmy. No i generalnie w niej chodzi o to, bo też grałem w nią chyba z 2 godziny, w taką prostą to jest dużo. Chodzi o to, żeby spośród... mamy dwóch przeciwników, którzy po prostu obrzucają się obelgami i te obelgi konstruujemy w natury, to jest rozłożone. Że to jest taki karkołomny w samym swoim zamyśle pomysł szalony, ale jak widać to przyniosło też fajny skutek. Tutaj wam pokażę kilka screenów, nie będę puszczał trailerów, bo to się później nakłada, chcę jakąś fajną muzyczkę w tło wrzucić. No i grafika bardzo fajna, wykonanie też fajne, to pewnie nie było proste do zakodowania, możecie sobie spróbować. Polecam, dobrze się bawiłem, polska gra, wspieramy naszych rodaków, także warto.
Czyli tutaj jeszcze raz podsumowując, sam tytuł i sam pomysł na grę jest na tyle oryginalny, że może zainteresować i przyciągnąć ludzi, szczególnie, że cena jest odpowiednio dobrana, nie jest mega wysoka, na tyle, że kupują, grają, dobrze się bawią, polecają dalej i na zasadzie takim wiralowym się nam rozpowszechnia. Ktoś mi coś tutaj pisze. No dostałem takiego obrazka od żony, pochwalę się. No powiedzmy, symulator żula. Pewnie część z was o tym już słyszała, no bo właśnie mamy tutaj do czynienia z kolejnym projektem, który się opiera na wiralowym marketingu. I ta gra jeszcze nie wyszła. Ona wyjdzie niedługo, chyba 20 któregoś sierpnia. I no, co tu dużo mówić? Ona mówi sama za siebie, mówi obrazkami, mówi samym tytułem i tak dalej. Może przeklikam. Tu jest tam na trailerze, możecie sobie zobaczyć, jak ktoś nie widział jeszcze, że można tam okruszki rzucać w powietrze i wtedy gołębie atakują policjanta. To jest jakaś swego, przepraszam, rodzaju broń nasza. No i takie tam lombard, pewnie jakieś artefakty znajdujemy, sprzedajemy, wiadomo, tutaj te gołębie. Pewnie są takie elementy. Takie elementy, jak widać, takie elementy, no, także symulator żula. No i tutaj to jest gra, którą playwayowska, jak pewnie się część z was domyśla. To jest firma nasza, która już bardzo dużo jest warta i ona wypłynęła właśnie na tego typu projektach, czyli na marketingu wirusowym. Czyli tutaj jest, trochę odpowiadam na to pytanie, żeby nie było, że to jest clickbait. Ile mogę zarobić na pomyśle? Tak naprawdę na dobrym pomyśle można zarobić miliony nawet, jeśli nie spartolimy wykonania tego pomysłu. Także ja trzymam mocno kciuki, bo chciałbym, żeby to się okazał sukces. Pomysł jest mega fajny, bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że zrobienie tego rodzaju gry może być ciekawe, bo w ogóle ciekawe jest wcielanie się w różne inne zawody, na tym się opiera mała sala symulatorów. Ciekawe jest wcielanie się w innych ludzi, ciekawe jest próbowanie innych doświadczeń, po to się jeździ na wycieczki, a dzisiaj się robi gry typu symulator po to, żeby ludzie mogli być na przykład też żulem. I właśnie tutaj wracając do poprzedniego, bo jeśli to będzie dobrze zrobione, to będą kręcić tysiące youtuberów, będą kręcić wideo dla rozbawionej publiczności, że ohoho, jestem żulem, zobaczcie jak skończyłem. Gra też polska. Tutaj nie będę pokazywał trailera, bo w pewnym momencie w tym trailerze jest takie drastyczne sceny są, że one na pewno na YouTubie by były, nie znam się jakoś bardzo na polityce, ale pewnie by były zbanowane. Zbudzimy się w jakimś koszmarnym świecie, w którym zwierzęta zachowują się jak ludzie, są spersonifikowane i my jesteśmy, one nas hodują, żeby później robić z nas mięso. Sam pomysł na grę mógłby być zrobiony na wiele różnych sposobów. Trochę się martwię o to, jak tu będzie wykonany. Mi by się marzyła najbardziej taka gra, która... Tutaj trochę obrazków pokażę, żeby nie było nudno. Może... Mi by się najbardziej marzyła taka gra, w której w artystyczny sposób przedstawiamy to, że zwierzęta, czyli przez odwrócenie, przedstawiamy to, tą niedolę zwierząt, to, że one są wrażliwe, myślą, czują, odczuwają cierpienie, strach i tak dalej, bo to jest chyba takie najmocniejsze w tym. Natomiast boję się tego, że to będzie spłycone, no właśnie. Boję się tego, że to będzie spłycone i że będzie to po prostu gra, w której się możemy spełnić jako sadyści i znęcamy się po prostu nad jakimiś ludźmi komputerowymi. Może
audiencja dlatego jest, dla tego typu gier też i może kogoś to będzie cieszyło i tak dalej, i tak dalej. No mnie to trochę martwi, że może to pójść w tą stronę, ale być może wcale nie pójdzie. Mam nadzieję, o właśnie tutaj jakieś takie drastyczne sceny. Mam nadzieję, także nie chcę więcej już pokazywać, mam nadzieję, że to będzie jakoś fajnie rozkminione, może w jakiś sposób, o który mi nawet nie przychodzi do głowy. No, także podsumowując, jeśli macie jakieś inne przykłady gier, które według Was opierają się na świetnym pomyśle, to proszę Was o komentarze. Ja bardzo chętnie to się z tym zapoznam, bo tutaj może nie były najświeższe przykłady. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie i dawajcie tam te łapki w górę, bo to na podstawie tego zweryfikuję za jakiś czas, czy robić się, rozwijać, robić kolejne filmy, dłuższe filmy, bardziej przykładać się na nich bardziej. Także dzięki, na razie, hej.